Audioopowieść o powstaniu wielkopolskim, zrealizowana w ramach projektu Historia ukryta w dotyku i dźwięku, dofinansowanego z programu Fundusz Patriotyczny, edycja 2021, Niepodległość po polsku. Zapraszamy na wyprawę w czasie, która odsłoni kulisy wydarzeń sprzed lat. To właśnie tutaj, w Poznaniu, zimą 1918 roku, ludność polska po 125 latach zaborów upomniała się o swoje prawa. Wielkopolanie wykorzystali swoje umiejętności, doskonałą organizację oraz sprzyjające okoliczności. Wiele postaci przyczyniło się do sukcesu powstania wielkopolskiego. Wśród nich są osoby powszechnie znane i szanowane, których nazwiska patronują dziś ulicom, szkołom, placom, ale także setki tysięcy anonimowych Wielkopolan, których zasługą jest triumf tego wyjątkowego zrywu. Przenosimy się do XVIII wieku, kiedy to państwa sąsiedzkie, Rosja, Austria i Prusy, podzieliły między siebie polskie ziemie. Poznań i Wielkopolska trafiły do zaboru pruskiego. Naród polski nie mógł pogodzić się z tą sytuacją, próbą germanizacji i kulturkampfu. Wielokrotnie dochodziło do zrywów narodowo-wyzwoleńczych i buntów, takich jak Powstanie Listopadowe w latach 1830-31, Powstanie Styczniowe w latach 1863-64 czy Strajk Dzieci Wrzesińskich. Wielkopolanie także w nich uczestniczyli. Nie przyniosły one jednak upragnionej wolności, lecz przyczyniły się do osłabienia narodu polskiego. W momencie wybuchu I wojny światowej w 1914 roku Polacy byli wcielani do wojsk państw zaborczych. Oznaczało to, że walczyli na wszystkich frontach Wielkiej Wojny, a więc zdarzało się, że po przeciwnych stronach barykady znajdowali się rodacy lub bliscy. Mówi o tym przejmujący wiersz Edwarda Słońskiego „Ta, co nie zginęła”, który powstał w okopach wojny. Rozdzielił nas, mój bracie, zły los i trzyma straż w dwóch wrogich sobie szańcach. Patrzymy śmierci w twarz, w okopach pełnych jęku, wsłuchani w armat huk, stoimy na wprost siebie, ja wróg twój, ty mój wróg. Las płacze, ziemia płacze, świat cały w ogniu drży, w dwóch wrogich sobie szańcach stoimy ja i ty. Zaledwie wczesnym rankiem armaty zaczną grać, ty świstem kul morderczym o sobie dajesz znać. Za nasze niskie szańce szrapnelów rzucasz grat i wołasz mnie i mówisz, to ja, twój brat, twój brat. Las płacze, ziemia płacze. W pożarach stoi świat, a ty wciąż mówisz do mnie, to ja, twój brat, twój brat. O, nie myśl o mnie, bracie, w śmiertelny idąc bój i w ogniu moich strzałów jak rycerz mężnie stój. A gdy mnie z dala ujrzysz, od razu bierz na cel i do polskiego serca moskiewską kulą strzel. Bo wciąż na jawie widzę i co noc mi się śni, że ta, co nie zginęła, wyrośnie z naszej krwi. Dzięki wyszkoleniu wojskowemu w armiach zaborców Polacy zdobywali cenne doświadczenie na polu bitwy. Potrafili obsługiwać broń i sprzęt wojskowy. Z tamtego okresu pochodzi pieśń „Nie masz nad żołnierza dzielniejszego człeka”. Nie masz nad żołnierza dzielniejszego człeka, chociaż kule świszczą, to on nie ucieka. A chociaż go nawet trafi kulek 300, maszeruje dalej i tak sobie śwista. Zimno plus na dworze, wiatr śniegiem zacina. W podartym mundurku idzie chłopaczyna. Drwi z mrozu i śniegu, bo to legionista. Maszeruje dalej i tak sobie śwista. Thank you.
moja Maryś, ty moje kochanie, daj mi 100 000 na ślubne ubranie. Dziewczyna mu dała, żołnierz spekulista, maszeruje dalej i tak sobie śwista. Nie płacz, że dziewczyno, jeszcze się nie topię, ożenię się z tobą zaraz po urlopie. Syna wychowamy, będzie legionista, niechaj maszeruje i tak sobie śwista. Urlop już się skończył, dziewczę, śni o Janku. Nie masz ciebie, drogi mój kochanku. Poszedł z kolegami gdzieś do diabłów 300. Maszeruje dalej i tak sobie śwista. Czteroletni konflikt znacząco osłabił dotychczasowe mocarstwa i niósł nadzieję na niepodległość. Sytuacja międzynarodowa była dla Polski bardzo korzystna. W konsekwencji podpisania 11 listopada 1918 roku rozejmu w Compiègne Polska powróciła na mapę świata, ale duża część Wielkopolski nadal znajdowała się pod rządami Niemiec. W Warszawie na czele tworzącego się rządu stanął Józef Piłsudski. Tymczasem w liczącym niespełna 200 tysięcy mieszkańców Poznaniu i sąsiednich miastach wrzało. 21 grudnia 1918 roku do Poznania dotarła telegraficzna wiadomość ze szwajcarskiej Lozanny o planach przejazdu Ignacego Paderewskiego do kraju, co wywołało wielkie zainteresowanie i emocje. Ignacy Jan Paderewski był wówczas u szczytu swojej muzycznej kariery. Słynny pianista i kompozytor był także wielkim patriotą i niezłomnym orędownikiem sprawy polskiej. Był dobrze znany w gabinetach światowych przywódców, posiadał bowiem wyjątkową umiejętność zjednywania sobie sympatii otoczenia. Zabiegał o narodowe interesy u samego prezydenta Stanów Zjednoczonych Woodrowa Wilsona. Paderewski nie tylko posiadał charyzmę, ale także wyjątkową fryzurę. Z burzą rudych, a później siwych włosów sięgających karku wyglądał jak prawdziwy lew salonowy i nie można było go pomylić z nikim innym. W grudniu 1918 roku kompozytor podróżował ze swoją drugą żoną Heleną brytyjskim statkiem HMS Concord, który w pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia, 25 grudnia 1918 roku, wpłynął do portu w Gdańsku. Następnego dnia artysta pojechał pociągiem do Poznania. To nie była jego pierwsza wizyta w Wielkopolsce. Wiele lat wcześniej kilkukrotnie dawał koncerty w tutejszych teatrach i salach bankietowych. Podróż Paderewskiego z Gdańska nie należała do łatwych. Strona niemiecka postanowiła za wszelką cenę nie dopuścić do przyjazdu Paderewskiego do Poznania w obawie, że podsyci to narodowo-wyzwoleńcze nastroje wśród ludności polskiej. Na jednej ze stacji przedstawiono Paderewskiemu żądania władz niemieckich, aby porzucił plany wizyty w stolicy Wielkopolski. Artysta kategorycznie odmówił. Pomimo przeszkód 26 grudnia 1918 roku po godzinie 21 pociąg z dostojnym gościem i osobami towarzyszącymi, żoną Heleną Paderewską oraz brytyjskimi dyplomatami, wjechał na peron reprezentacyjnego dworca cesarskiego. Obecnie jest to dworzec letni. W mieście panował mrok, ulice nie były oświetlone. Powodem ciemności prawdopodobnie były przerwy w dostawach gazu, które często miały miejsce w czasie I wojny światowej. Inna hipoteza mówi o tym, że Niemcy celowo wygasili w mieście latarnie, by utrudnić Paderewskiemu dotarcie do centrum.
Bez względu na przyczynę, poznaniacy byli przygotowani na taką ewentualność. Zaopatrzeni w pochodnie umożliwili przejazd maestro. Tę scenę na jednym ze swoich obrazów uwiecznił Leon Prauziński, artysta, malarz, powstaniec wielkopolski i poznaniak. Na kolorowym obrazie przedstawiono na tle pogodnej gwieździstej nocy majestatyczną aulę uniwersytecką i budynki Collegium Minus. W dolnej części obrazu, w centrum, na pierwszym planie, dorożka ciągnięta przez dwa białe konie. Powożą nią dwaj stangreci w eleganckich granatowych płaszczach i cylindrach. W dorożce siedzą dwie osoby. Jedną z nich jest Ignacy Jan Paderewski. Ma na sobie czarny płaszcz. Przy szyi i rękawach widać fragmenty białej koszuli. Przed końmi maszeruje wojsko. Żołnierze kroczą też po bokach zaprzęgu. Trzymają karabiny i pochodnie. Wokół ludzie wiwatują. Widać biało-czerwone flagi i uniesione kapelusze. Ktoś trzyma czerwony sztandar z białym orłem. Pomimo późnej pory wśród tłumu znajdują się także dzieci. Z obrazu przebija atmosfera wyjątkowości chwili. Pianista był wyraźnie zaskoczony tak tłumnym i entuzjastycznym przyjęciem. Dorożka, którą podróżował, jechała ulicą Dworcową, ulicą Święty Marcin, aż do prestiżowego hotelu Bazar przy obecnym Placu Wolności. Hotel Bazar umiejscowiony jest u zbiegu dwóch ulic. Starsza część, od dzisiejszej ulicy Paderewskiego, posiada trzy piętra. Młodsza, dobudowana w 1901 roku i bardziej reprezentacyjna od strony Placu Wolności, ma cztery piętra i brązową fasadę. Inicjatorem budowy bazaru był XIX-wieczny lekarz i społecznik Karol Marcinkowski. Bazar szybko stał się centrum polskiego życia społecznego, kulturalnego i politycznego. To tu właśnie redakcje miały lokalne czasopisma, polscy kupcy mogli sprzedawać towary, a pisarze, tacy jak Henryk Sienkiewicz, czytali swoje dzieła. Wróćmy jednak do wydarzeń rozgrywających się w grudniowy wieczór 1918 roku. Gościom cały czas towarzyszyli polscy żołnierze Straży Ludowej, którzy mieli dbać o bezpieczeństwo kompozytora. Pomimo długiej i męczącej podróży, Ignacy Jan Paderewski z okna hotelu wygłosił do zebranych przemówienie określane w przekazach jako podniosłe. Przed bazarem zgromadził się wówczas wielotysięczny tłum. Ówczesna prasa podawała liczbę 50 tysięcy uczestników, co współcześni historycy uważają za liczbę zawyżoną. Paderewski serdecznie dziękował wszystkim za gorące powitanie, akcentował radość z odrodzenia się wolnej ojczyzny, podkreślał swoją apolityczność, nawoływał do braterstwa i zgody narodowej. Było to wystąpienie spokojne, patriotyczne, lecz bez akcentów zagrzewających do walki. Paderewski nie popierał działań zbrojnych ani powstania, jednak już sama jego obecność była symboliczna i znacząca. Jednak niewielu uczestników wydarzenia mogło usłyszeć słowa mistrza, ponieważ nie dysponowano wówczas odpowiednim nagłośnieniem. Pojedyncze zasłyszane słowa przekazywano dalej, jak podczas zabawy w głuchy telefon. Następnego dnia Kurier Poznański opublikował treść przemówienia. Wielce szanowni przedstawiciele Wielkopolski, szanowne rodaczki i rodacy, siostry i bracia, co się w tej chwili w duszy mojej dzieje, każdy z was odgadnie. Po tym, co przed chwilą przeżyłem, słowa na ustach zamiera. Żyjemy w czasach, gdy każdy winien panować nad uczuciami i ja opanować muszę wzruszenia, a że mówić winienem, więc mówię. Za to przyjęcie wam tu i tym tłumom tam na ulicy serdecznie dziękuję. To, coście mnie zgotowali, nie do mojej odnosi się osoby. Jestem symbolem pewnej idei, tej samej, której służy Polski Komitet Narodowy. Jako delegat Komitetu Narodowego szczęśliwy jestem, żem znalazł dla niego takie uznanie. Jako członek czuję się szczęśliwym, że dożyć mogę tej chwili, że mogę być symbolem. A dla człowieka to zaszczyt wielki, tym większy, że spotkał mnie tu, na tej wielkopolskiej, odwiecznie wielkopolskiej ziemi. O was, coście nie dali się prześcignąć w spełnianiu obowiązków narodowych, w odpieraniu nacisku przemożnego, coście w pracy organizacyjnej i gospodarczej Polsce całej byli przykładem. A zaszczyt ten nie spotkał mnie od jednej warstwy, od jednej klasy, ale od całego wielkopolskiego ludu. Po długich latach niewoli ojczyzna się odradza. Odbudować się musi na tych samych podstawach, na których tu pierwsza budowa poczęta została. Żadne, najmądrzej zorganizowane stronnictwo ojczyzny odbudować nie zdoła. Do tego dzieła trzeba jedności i zgody wszystkich, miłości i siły, wiary i zaparcia się samego siebie. Do tego dzieła potrzeba wszystkich sił i wszystkich serc zespołu. Odbuduje Polskę przede wszystkim chłop polski i robotnik polski z niego powstały.
I my wszyscy, o ile pójdziemy z ludem. W tej nadziei dziękuję wam, wobec Boga i Ojczyzny równym, zarówno sercu bliskim i drogim. Niech żyje Polska, zgoda, jedność, a Ojczyzna nasza wolna, zjednoczona, naszym polskim wybrzeżem żyć będzie po wsze czasy. Wystąpienie mistrza zakończyła burza braw. Wieczorne zgromadzenie zakończyło się spokojnie, bez incydentów. Ludzie rozeszli się do domów. Wszystkim towarzyszyły jednak wielkie emocje. 27 grudnia od rana przed bazarem ponownie gromadziły się tłumy. Postanowiono zorganizować manifestację dzieci szkolnych na cześć przybyłego artysty. Co ciekawe, wzięły w niej udział zarówno dzieci polskie, jak i niemieckie. Polscy uczniowie przyszli powitać wielkiego Polaka i maszerowali z biało-czerwonymi chorągiewkami. Niemieckie dzieci chciały zobaczyć światowej sławy kompozytora. Podobnie i to wydarzenie odwzorował na płótnie Leon Prauziński. Na obrazie widać brązową fasadę hotelu Bazar od strony Placu Wolności oraz fragment budynku od strony dzisiejszej ulicy Paderewskiego. W oknach powiewają flagi biało-czerwone oraz należące do państw sprzymierzonych, amerykańskie i brytyjskie. Na pierwszym planie znajduje się liczna grupa dzieci wymachująca chorągiewkami oraz mężczyzna i marynarz, którzy z uznaniem unoszą kapelusze. Na balkonie, na drugim piętrze, widać postać Paderewskiego witającego małych poznaniaków. W rzeczywistości 27 grudnia Paderewski nie wyszedł do zgromadzonych na placu. Ze względu na złe samopoczucie pozostał w łóżku. Artystę reprezentowała jego żona Helena Paderewska, która przywitała przybyłe dzieci. Atmosfera w mieście była nerwowa. Wśród Polaków narastała euforia. Wywieszono flagi polską oraz państw Ententy. Bardzo liczono na wsparcie zachodnich sojuszników w poparciu wielkopolskich starań o niepodległość. W ludności niemieckiej budziło to jednak irytację. Pamiętajmy, że stanowili oni około 40% mieszkańców Poznania. Grupy maszerujących po mieście Niemców zrywały flagi, co powodowało eskalację konfliktu. Do dzisiaj nie wiadomo, kto pierwszy pociągnął za spust. W godzinach popołudniowych, niektóre źródła podają, że to było około 17, na placu Wilhelmowskim, obecnie Wolności, padł pierwszy strzał, który wywołał lawinę wydarzeń. Kule trafiły również w budynek hotelu. Paderewskiego niezwłocznie przeniesiono do pokoju położonego w głębi gmachu, a cały bazar otoczony został polskimi żołnierzami Straży Ludowej. W centrum miasta rozpoczęła się kilkugodzinna wymiana ognia, w której został śmiertelnie ranny sierżant Franciszek Ratajczak, młody 30-letni działacz niepodległościowy, uznany za pierwszą ofiarę powstania wielkopolskiego. Ratajczak zmarł kilka godzin po doznaniu obrażeń. Jego osobę upamiętnia tablica umieszczona na budynku przy ulicy noszącej jego imię. Polskie oddziały szybko zdobywały kolejne strategiczne punkty w mieście. Budynek poczty, posterunki niemieckie, dworzec kolejowy, gdzie rozbrajane były pociągi przyjeżdżające z uzbrojeniem dla Niemców. Tym sposobem powstańcy wchodzili w posiadanie coraz większej ilości broni i mogli zajmować koszary oraz zdobywać forty. Dużą odwagą i sprawnością wykazał się Leon Grzymała-Żuromski, który bez asekuracji wspiął się na wieżę ratusza. Jak relacjonowała prasa, usiadł okrakiem na orle około 70 metrów nad ziemią i zdjął pruską koronę. Rozentuzjazmowany tłum śledził każdy jego ruch. Panie, kobiety, przekupki odmawiały litanie, żeby nie spadł, a gdyby co nie daj Boże spadł, to żeby prosto do nieba poszedł. Męska część publiczności przyjęła odmienną taktykę, pijąc za zdrowie bohatera. Orzeł na wieży ratusza wykonany jest z blachy miedzianej. Jego wysokość to 180 cm, a rozpiętość skrzydeł to 2 metry. 31 grudnia Ignacy Paderewski, nie pokazując się więcej publicznie, opuścił bazar i wyjechał do Warszawy. Powstanie rozprzestrzeniło się już wtedy daleko poza Poznań. Opanowane były m.in. Gniezno, Września, Szamotuły, Trzemeszno, Jarocin czy Ostrów Wielkopolski. Powstańcy byli nie do zatrzymania, wykazując się ogromnym doświadczeniem, odwagą i walecznością. Gdy doszło do walk na ulicach Poznania, wszyscy biorący udział w starciach byli podobnie ubrani. Wracający z frontu polscy żołnierze byli przecież w niemieckich mundurach. To z nich korzystano przez pierwsze tygodnie walk. Mundury były wykonane z sukna barwy khaki. Szacuje się, że pełne umundurowanie żołnierza wraz z bronią i ekwipunkiem mogło ważyć około 50 kg. Aby wyraźnie odróżnić się od wroga i zaakcentować swoją przynależność narodową, potrzebne były charakterystyczne elementy ubioru. Przede wszystkim wykorzystywano barwy narodowe. Na ramię zakładano biało-czerwone opaski, które były wykonane pośpiesznie z dostępnych materiałów. Podobnie z kokardami w kształcie rozety, wpinane w ubranie lub w czapkę. Środek ozdoby był biały, a część zewnętrzna czerwona.
Na niektórych pojawiał się także wizerunek orła w bardzo różnych wersjach i kształtach. Wszystkie symbole wykonano chałupniczo, a dopiero w późniejszych dniach i tygodniach pojawiały się rozporządzenia, które ujednolicały oznakowanie powstańców. W kolejnych tygodniach walk polscy powstańcy, a później żołnierze, zaczęli nosić charakterystyczne nakrycia głowy. Były to czapki mające cztery rogi, czyli tak zwane rogatywki. Po lewej stronie czapki umieszczano trefl, czyli rodzaj pętelki wykonany z zielonego lub srebrnego sznurka z okrągłym guzikiem u dołu. Na treflu umieszczano obrączki w różnych kolorach. Kolory trefla oraz ilość i barwa obrączek oznaczały poszczególne stopnie wojskowe. Dzięki nim można było szybko rozpoznać rangę żołnierza. Na przykład dla szeregowców przeznaczony był zielony trefl bez obrączek, a generałowie nosili srebrne trefle z trzema złotymi pierścieniami. Oryginalna rogatywka oraz trefl z 1919 roku znajduje się w Muzeum Powstania Wielkopolskiego, mieszczącym się w Odwachu na Starym Rynku. Trefl oraz orzeł dostępne są tam również w formie tyflografiki. Chorągwie z orłem szyte były spontanicznie na wieść o wybuchu buntu w Poznaniu. By osiągnąć zamierzony efekt barw narodowych, prześcieradła farbowano w burakach, a następnie naszywano na nie wizerunek białego orła. Należy podkreślić, że również w tym przypadku ludność polska tworzyła orły w różnych wzorach i kształtach. Nie istniał odgórnie ustalony szablon. Były orły z krzyżem, w koronie, jak i bez. Skrzydła też różniły się kształtem i rozpiętością. Powstańcy kojarzą się przede wszystkim z umundurowanymi żołnierzami. Jednak są to tylko pozory, bowiem kobiety brały czynny udział zarówno w przygotowaniach do powstania, jak i w jego przebiegu. To one przez wszystkie lata zaborów odpowiadały za edukację dzieci i młodzieży, która później świadoma swoich korzeni chwyciła za broń. Wielkopolanki zaopatrywały powstańców w żywność poprzez tworzenie kuchni polowych. Ogromnie zasłużyły się także działając jako sanitariuszki opatrujące rannych, łączniczki przenoszące meldunki oraz telegrafistki pozyskujące cenne informacje o rozmieszczeniu i działaniach wojsk nieprzyjaciela. Hej dziewczynki, posłuchajcie raz, dwa, trzy. I gazetki poczytajcie raz, dwa, trzy. Różne stoją tam nowinki, stoją tam nowinki. Będzie pobór na dziewczynki raz, dwa, trzy. Różne stoją tam nowinki, stoją tam nowinki. Będzie pobór na dziewczynki raz, dwa, trzy. Z najpiękniejszych poznanianek raz, dwa, trzy. Utworzymy pukułanek raz, dwa, trzy. A która nie ma ochoty, nie ma iść ochoty, pójdzie z nami do piechoty raz, dwa, trzy. A która nie ma ochoty, nie ma iść ochoty, pójdzie z nami do piechoty raz, dwa, trzy. Z tęgą miną do dragonów raz, dwa, trzy. Panny stare do furgonów raz, dwa, trzy. A gdzie będą twierdze puste, będą twierdze puste, tam pakować panny tłuste raz, dwa, trzy. A gdzie będą twierdze puste, będą twierdze puste, tam pakować panny tłuste raz, dwa, trzy. Kiedy krzykną formuszyki raz, dwa, trzy, brać hawciarki do muzyki raz, dwa, trzy. Szwaczki zostaną w rezerwie, zostaną w rezerwie, gdy się której mundur przerwie raz, dwa, trzy. Szwaczki zostaną w rezerwie, zostaną w rezerwie, gdy się której mundur przerwie raz, dwa, trzy. A która jest urodziwa raz, dwa, trzy, będzie w wojsku tym szczęśliwa raz, dwa, trzy. Będą szlify akselbanty, szlify akselbanty, tak jak noszą adutianty raz, dwa, trzy. Będą szlify akselbanty, tak jak noszą adiutanty raz, dwa, trzy. Która dobrze nóżką fika raz, dwa, trzy, dosłuży się pułkownika raz, dwa, trzy. A która już syna miała, która syna miała, dosłuży się generała raz, dwa, trzy. A która już syna miała, która syna miała, dosłuży się generała raz, dwa, trzy.
Gdy się o tym ksiądz dowiedział, raz, dwa, trzy, na plebanii nie usiedział, raz, dwa, trzy. I przyleciał z takim planem, przyleciał z takim planem, że chce zostać kapelanem, raz, dwa, trzy. I przyleciał z takim planem, przyleciał z takim planem, że chce zostać kapelanem, raz, dwa, trzy. Każda formacja zbrojna, każdy zryw narodowy, każde powstanie, pomimo motywacji i zapału uczestników, potrzebuje przywódcy, który poprowadzi do zwycięstwa. Powstanie Wielkopolskie wybuchło 27 grudnia spontanicznie. Wielkopolanie planowali bunt i przygotowywali się do niego, gromadząc broń i wyposażenie, ale miało do niego dojść dopiero w styczniu. Przyjazd Paderewskiego przyspieszył bieg zdarzeń. Walki w mieście trwały i czym prędzej należało powołać tymczasowego dowódcę. Został nim na 20 dni 44-letni Stanisław Taczak, który był Wielkopolaninem i znał specyfikę funkcjonowania armii niemieckiej. Taczak był kapitanem, a wkrótce po objęciu funkcji dowódcy powstania mianowano go majorem. Oczekiwano jednak, że docelowo stanowisko obejmie wojskowy wyższy rangą. 8 stycznia 1919 roku z polecenia Józefa Piłsudskiego do Poznania przybył generał Józef Dowbor-Muśnicki, który 16 stycznia oficjalnie przejął dowodzenie powstaniem od Taczaka. W odróżnieniu od swojego poprzednika, Dowbor-Muśnicki służył w wojsku rosyjskim i wkrótce po objęciu dowództwa zaczął organizować regularne wojsko, ostatecznie tworząc 100-tysięczną Armię Wielkopolską. 26 stycznia na Placu Wolności, do dziś największym poznańskim placu, odbyła się uroczystość zaprzysiężenia wojsk powstańczych. To wydarzenie, jak i wiele innych scen ulicznych, zimą na przełomie 18 i 19 roku uwiecznił na fotografiach Kazimierz Greger, przedwojenny popularyzator fotografii. Zakład Gregera znajdował się na ówczesnej ulicy Berlińskiej, dziś 27 grudnia, a więc w samym oku cyklonu. Zdjęcia były czarno-białe, ale w czasach współczesnych poddano je obróbce, dodając pigment. Jedno z tych koloryzowanych zdjęć, wykonane pod koniec stycznia 19 roku, przedstawia defiladę 1. Pułku Ułanów Wielkopolskich, którzy w grupie kilkudziesięciu osób jadą na koniach z Tempa wzdłuż ówczesnych kamienic znajdujących się przy Placu Wolności. Na pierwszym planie widać powstańca na koniu, który przewodzi grupie i z powagą spogląda w prawo na rozwieszony na budynku czerwony sztandar z białym orłem oraz na mijanych ludzi. Pozostali żołnierze jadą czwórkami. Powstańcy ubrani są w długie zielone mundury oraz czapki. W dłoni trzymają długie drzewce, na szczycie których powiewają biało-czerwone flagi. Na ziemi oraz na gałęziach drzew leży śnieg. Po obu stronach drogi, którą przejeżdża wojsko, widać zgromadzonych ludzi, głównie mężczyzn w mundurach lub długich płaszczach. Kobiety i dzieci wyglądają z okien. W tle, za jadącymi konno, widoczna jest fasada Biblioteki Raczyńskich z powita mgłą. 21 stycznia 1919 roku na Placu Wolności powstańcy składali przysięgę żołnierską, której słowa brzmiały: w obliczu Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej, Jedynego, ślubuję, że Polsce, ojczyźnie mojej i sprawie całego narodu polskiego, zawsze i wszędzie służyć będę, że kraju ojczystego i dobra narodowego do ostatniej kropli krwi bronić będę. Poznański pułku pierwszy, błyszczący pałasz ściśnij w pięść. Naprzód poznański pułku pierwszy, błyszczący pałasz ściśnij w pięść. Idź budzić kraj ten z długich snów, by o swą wolność walczył znów. Mknij poprzez bory miasta wieś, hasło wolności z sobą nieś. Dalej kto Polak, chwytaj za broń, dalej kto Polak, na koń, na koń. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Naprzód poznański pułku pierwszy, błyszczący pałasz ściśnij w pięść. Idź przez grat kul na bój najszczerszy, poznańskiej ziemi wolność nieść. Chcesz się oczyścić z dawnych win i sny worężne zmienić czyn. Bo nie dość kochać, marzyć, nić, lecz nienawidzić trza i bić. Dalej kto Polak, chwytaj za broń,
dalej kto Polak na koń, na koń. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Naprzód poznański pułku pierwszy, błyszczący pałasz ściśnij w pięść. Idź przez grat kul na bój najszczerszy, poznańskiej ziemi wolność nieść. Pierzchnie przed nami Niemców rój, wszak my za wolność idziem w bój. I dopomoże ojców Bóg wroga za Polski wygnać próg. Dalej kto Polak chwytaj za broń, dalej kto Polak na koń, na koń. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Poznaniakom stosunkowo szybko udało się przejąć władzę w mieście, ale na obrzeżach Wielkopolski jeszcze długo toczono boje o przywrócenie ziem do Polski. 16 lutego 1919 roku podpisano wprawdzie rozejm w Trewirze, ale mimo to przez kolejne miesiące dochodziło do starć z niemieckimi żołnierzami. Ostatecznie 28 czerwca 1919 roku podpisano traktat wersalski, w wyniku którego Wielkopolska powróciła do ojczyzny. Na konferencji w Wersalu Polskę reprezentował nie kto inny jak Ignacy Jan Paderewski, ówczesny premier i minister spraw zagranicznych, wraz z Romanem Dmowskim. W powstaniu wielkopolskim zginęło 2289 powstańców. 22 kwietnia 1919 roku ustanowiono pamiątkowe odznaczenie dla matek poległych powstańców. Odznaczenie miało kształt krzyża z napisem Wielkopolska Matką Poległych i było wybijane na specjalnej matrycy. Szacunkowo przyznano około 1500 takich medali. Dla uczczenia pierwszej rocznicy powstania wielkopolskiego jeden z powstańców, Stanisław Rybka, pseudonim Myrius, napisał pieśń patriotyczną zwaną Marsylianką Wielkopolską. Muzykę do tego utworu skomponował sam Feliks Nowowiejski, zasłużony pedagog, kompozytor, dyrygent, który w czasie I wojny światowej mieszkał i pracował w Poznaniu. Feliks Nowowiejski zmarł w 1946 roku i został pochowany w krypcie zasłużonych w kościele na wzgórzu Świętego Wojciecha. Jego pogrzeb przerodził się w manifestację narodową. Marsylianka Wielkopolska powstała w atmosferze radości i entuzjazmu z powodu odzyskanej wolności. Szybko stała się hymnem powstania wielkopolskiego. Jest przykładem artystycznego i patriotycznego zaangażowania Wielkopolan w walkę o niepodległość i zachowanie pamięci o tamtych zimowych miesiącach z przełomu XVIII i XIX roku, gdy z nadzieją i wiarą wkraczali w nową epokę. Ścierać chce sztandary, padają ofiary, hej za broń. Prusak ścierać chce sztandary, padają ofiary, hej za broń. Łańcuch bohaterów z piersi murowany, broni grodu Przemysława, cześć powstańcom sława, hej za broń. Broni grodu Przemysława, cześć powstańcom sława, hej za broń. Sieką w koło kule, łamią się bagnety, hej na barykady druchy marsz, powstańcy zuchy, hej za broń. Hej na barykady druchy marsz, powstańcy zuchy, hej za broń. Niemca ogień praży, pękają granaty. Wielkopolski los się waży, więc wszyscy na straży, hej za broń. Wielkopolski los się waży, więc wszyscy na straży, hej za broń. Krwawy bój się toczy, już wróg się podda. Wielkopolska ze swych mroczy wolna z martwych wstaje, hej za broń. Wielkopolska ze swych mroczy wolna z martwych wstaje, hej za broń.
dzielni poznańczanie pokazali światu, jak Prusaka się wypędza śpiesznie do heimatu. Hej, zabroń! Jak Prusaka się wypędza śpiesznie do heimatu. Hej, zabroń! Mimo że od wybuchu Powstania Wielkopolskiego minęło ponad 100 lat, to wciąż odkrywane są nowe informacje, fakty, miejsca związane z omawianymi wydarzeniami. Na stan badań i brak pamiątek z tamtego okresu ogromny wpływ miał wybuch II wojny światowej i ponowne wkroczenie Niemców do Polski. Powstańcy wielkopolscy stanowili cel antypolskich działań okupanta z powodu swojego zaangażowania w zwycięski zryw oraz aktywności społecznej, gospodarczej i politycznej w międzywojennej Polsce. Rodziny niszczyły dokumenty, pamiątki powstańcze, które mogły ściągnąć na nie niebezpieczeństwo. Wielu powstańców trafiło do utworzonego w październiku 1939 roku pierwszego na okupowanych ziemiach polskich obozu koncentracyjnego w Forcie VII w Poznaniu lub byli rozstrzeliwani podczas licznych egzekucji. Niemcy zniszczyli również dzieła świadczące o ich porażce w Powstaniu Wielkopolskim, w tym obrazy Leona Prauzińskiego, które zachowały się jedynie dzięki reprodukcjom na kartkach pocztowych z lat 20. i 30. Współcześnie powraca się do tradycji z okresu odrodzenia państwa polskiego. Buduje świadomość znaczenia tamtych wydarzeń w całej Wielkopolsce. W samym Poznaniu jest kilkadziesiąt miejsc upamiętnionych poprzez pomniki, tablice, skwery, muzea. W 2021 roku, 27 grudnia, został ustanowiony Świętem Państwowym, Narodowym Dniem Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.